Drzwi mają dwa uchwyty na wiaderka do wody i powiedzmy śruty zbożowej. Do tego ma uchwyt na wiaderko do mleka. Po prawej stronie są haki sprętu gwintowanego w wymiarach 5 cm na 10 cm, zabezpieczone nakrętką. Po lewej stronie są haki ze zwykłego prętu o wymiarach 5 na 5 cm. Chodzi o to, aby po podniesieniu drzwiczek prawa strona nadal została w rurkach, które są zamocowane do płotu bocznego, a lewa strona już wyjdzie i można otwierać drzwi, tak jak tu widać na zdjęciu. Ściana boczna jest wykonana z profili tak samo jak ściana przednia i tylnia. Profile służą jako główna rama, a pomiędzy są jakieś rurki, płaskowniki, toowniki. Boczna ściana ma wymienne nóżki, tak jak tutaj widać na zdjęciu. Chodzi o to, że one będą cały czas leżeć w kale i ten cały mocznik i obornik będzie, że tak powiem, zjadał ten materiał, dlatego tu będą wymienne. Będą zrobione z troszeczkę mniejszych profili niż cała rama. Będą wsuwane do środka i zabezpieczane śrubą. Po bokach, jak widać, będą przyspawane jakieś kawałki rury o długości 3-4 cm, bądź można zakupić mniejsze profile. Jeżeli chciałoby się zrobić z dwóch kojców jeden większy, można zrobić słup, tak jak tutaj widać na zdjęciu, do którego będzie przyłączać się przednią i tylnią ścianę, również z wymienną podłogą, znaczy z wymienną nóżką. Powiedzmy, że to jest ściana, tutaj jest podłoga. Możemy zrobić tak, że bezpośrednio ten płot boczny podczepić pod płot przedni i zrobić taką jakby tutaj drabinę paszową. Tylko trzeba pamiętać o tym, jeżeli się będzie spawać te płaskowniki czy tam rurki, żeby zrobić taką odległość między nimi, przerwę, aby ciele mogło włożyć sobie ze spokojem głowę i sięgnąć do koryta po, powiedzmy, jakąś śrutę czy wodę, coś takiego, żeby nie było trzeba wchodzić do środka klatki i tam wsypywać jedzenie. A ściana, podobnie jak przednia, jest o tych samych wymiarach, zrobiona prawie że identycznie, tylko że nie ma otworów na głowę. Haki są takie same po lewej i prawej stronie, czyli 5 na 5 cm. Drabina do siana przeznaczona jest na dwa cielaki, wkładana, wsuwana na płot boczny, tak jak tu widać na zdjęciu, wykonana z profili. No i kilka przykładów z takich już podobnych drabin. Przy oryginalnych takich kojcach, jak można zauważyć, są ruszta drewniane. Nie poszedłem w tą stronę z racji tego, że jeżeli ktoś ma tura bądź ładowarkę, to można poprosić kilka ludzi, powiedzmy jedną osobę na płot boczny. Każdy z nich podniesie taki płot i przesunie cały rząd kojców do przodu i można ładowarką przejechać i wygarnąć cały bornik, nie używając do tego wideł czy czegoś, tak jak to jest w przypadku tych oryginalnych kojców z rusztem. To trzeba ręcznie wywalić tą słomę, ściółkę całą. Jeżeli ktoś już by chciał mieć cielaki na tych rusztach, można zawsze palety poukładać w rządku i włożyć na to cały ten kojec.